Oj, będzie grubo! O kurde, ale poleciał! Witam ponownie w Matrix Awakens. Mamy oczywiście to demko na Unrealu Engine 5, gram w wersję na PlayStation 5 i po tej pierwszej prezentacji, oczywiście jest na kanale, bardzo mnie urzekła fizyka pojazdów i dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek właśnie z pojazdami, ponieważ no, zagrałem sobie troszkę i ten model zniszczeń pojazdów jest naprawdę fantastyczny, więc wziąłem taką furkę lepszą i zobaczymy, jak wyglądają tutaj wypadki drogowe, jak żeby inaczej. Zobaczmy, jak tutaj gniecie się ta karoseria. No ale to jest coś pięknego, trzeba przyznać, że te samochody naprawdę no odkształcają się rewelacyjnie. Zrobiłem sobie ruch uliczny tak na 50%, żeby też nie było jakoś bardzo dużo tych samochodów, żebyśmy troszkę pojeździli, bo w tym pierwszym materiale bardziej skupiliśmy się na oprawie, na tej mimice, na tym prowadzeniu. Natomiast tutaj troszkę właśnie takich crash testów. Zobaczcie, że oczywiście przechodnie tutaj są jak w Matrixie, ale no, fantastycznie to się wszystko odgniata. Fantastycznie. Dajcie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, może z tego demka. No i też napiszcie, jakie są wasze wrażenia. Jeszcze raz, bo to jest drugi materiał, pierwszy jest już na kanale. Taki początkowy, natomiast teraz już weszliśmy sobie na spokojnie w eksplorację. No i powiem wam, że nadal jestem pod ogromnym wrażeniem, jak tu jest szczegółowy ten świat, jaka jest odległość rysowania, zobaczcie, nawet tamte budynki świetnie widać. No i z drugiej strony ta fizyka, nie? Ta fizyka pojazdów. No myślę, że to jest duży krok naprzód, jeśli chodzi o nawet właśnie taką destrukcję otoczenia i destrukcję też pojazdów. No zobaczcie, coś fantastycznego, jak te szyby przecież tutaj zostały zniszczone, ale bardzo mocno się trzyma to autko. Widać, że jest takie mocniejsze w porównaniu do tych standardowych. Fajnie, fajnie to wygląda. Zrobimy sobie jeszcze jakieś tutaj takie przejażdżki. O, tutaj ładnie się wbił, Zobaczmy jeszcze tutaj na poboczu ewentualnie. No te auta, nieźle poniszczone. I z drugiej strony jeszcze tutaj, jak widzicie, wyłączyłem ten filtr matrixowy, więc też troszkę to wygląda realistyczniej, nie? Ale no, proszę państwa, coś pięknego, Zobaczmy jeszcze tutaj jakieś na poboczu. No trzyma się to auto, naprawdę trzyma się to auto. Będziemy sobie tym podróżować. O, i teraz? No teraz dosyć mocno już dostało. A jakbyśmy sobie wzięli takie inne autko, zaraz się rozpędzimy takim, powiedzmy, zwykłym. Dobra, wyjdziemy sobie z pojazdu. No i to jest naprawdę, rewelacja. Unreal Engine 5 to będzie przyszłość zdecydowanie. Tutaj mamy takie odbicia, niby ray tracing, niby normalne SSR-y, ale robi wrażenie. I też właśnie ta odległość rysowania, teraz widzę, że to jest szok totalny. Ale zobaczmy, takie autko troszkę słabsze, lecimy tutaj 100 mil. O, w ten sposób, nie wiem, czy już z tego wyjdziemy, chyba nie. No dobrze, tak się tutaj te oponki też spisują, ale świetnie to wygląda, Weźmiemy sobie tego Porszaka, No rewelacja, Tutaj też możemy sobie troszkę polatać. Oczywiście jest przyspieszenie. No i jeśli chodzi o takie tekstury tych aut, no to trzeba przyznać, że jest nieźle, nie? Mamy te odbicia. Tutaj może postacie nie są jakieś idealne, jeśli chodzi o to demko, ale to całość robi świetne wrażenie. Możemy też oczywiście w każdej chwili do danego punktu się przetransportować, więc lecąc tutaj od razu możemy sobie zejść do tego Porszaka, nie? Do tego Porszaka, który tutaj czeka na nas na jakieś kolejne crash testy. To jest taki niby Porszak, tak to będziemy nazywać, ale mniej więcej tak wygląda. Fajna sprawa. To co? Zrobimy sobie jeszcze jakieś tutaj
wypadki i widzimy się w jakimś innym miejscu. O, proszę państwa, 130 mil i zobaczmy, i zobaczmy. Ależ teraz dostał, ależ teraz dostał. O, rewelacja, rewelacja. Zobaczmy tutaj jeszcze w środku tego miasta. Oczywiście jest tutaj 30 ramek, to nie jest jeszcze pełne też 4K, z tego co wiem, jakieś 1600p, ale w ogóle nie szkodzi. To, że dostaliśmy takie demko do dyspozycji, to jest naprawdę szok, bo zawsze te dema na Unrealu, one były tak odpicowane, że nikt tego nie widział później. Nawet gry jeszcze nie wyglądały tak jak te demka na Unrealu, nawet poprzednim, nie? Przecież nie mamy takiej gry jak Phasma w tej windzie ze Star Warsów. No nie mamy takiej gry, a tutaj myślę, że Hellblade już może pokazać, że można coś takiego zrobić. Tu jest w ogóle policja. Ależ świetne te destrukcje. Naprawdę. Niekiedy tak się wydaje, że te auta są takie jakby z plastiku, ale gdyby taką fizykę miała jakaś gra, to byłoby naprawdę nieźle. To byłoby naprawdę nieźle. Trzeba przyznać, a to jest przecież demko technologiczne, to nie jest żadna gra. No nie ma troszkę tutaj tych mechanizmów wbudowanych, nie ma jakiegoś tu chyba strzelania w tej eksploracji, ale jazda autem coś fantastycznego. Fajnie, że te postaci też przenikają, można sobie spokojnie potestować. Ale powiem wam, że to auto jest naprawdę mocne, jest naprawdę mocne. Weźmiemy sobie może jakiegoś takiego. O, ten ładnie wygląda. Ten ładnie wygląda. A, tylko nie możemy... A, nie możemy wyrzucać tutaj przechodniów, czyli tylko możemy te. Czyli to nie jest jak w GTA, że bierzemy sobie, którą furę chcemy. Dobra, zobaczymy takiego. I jak on tutaj się spisuje. No, też ładnie. Ładnie rozwala. Ale bardzo... Właśnie bardzo szybko te auta się niszczą, nie? Tak lekko pukniemy i już coś się dzieje. Już coś się dzieje. No naprawdę szok. Naprawdę szok. A teraz jakiegoś takiego dzwona byśmy zrobili. Dzwona byśmy zrobili nie w innego kierowcę, w inny samochód, tylko na przykład w ścianę. Zobaczmy. Zobaczmy tutaj w jakiś mur. O, na przykład w ten. O kurde, ostro. Ale też jeszcze się trzyma. Nie, chociaż już nie mogę jechać. A widzicie, już nie mogę jechać. Tutaj wyrzuciło. Wyrzuciło, czyli tamten Porsche jest dużo, dużo mocniejszy. Zdecydowanie. Bardziej wytrzymały i można więcej nim poszaleć. Ale jeszcze spróbujmy jakiegoś takiego totalnego dzwona teraz. O kurde. No, tutaj dostał i też nie pojedzie. Też nie pojedzie. No to nieźle. To kilka jeszcze takich crash testów i dajcie też znać, jak wam się podoba to demko. Jak wam się podoba, co o tym myślicie i kiedy może dostaniemy takie gry. O, to czerwone Porsche. Dobra, czerwone Porsche już będzie z nami do końca. Jak myślicie, kiedy możemy się spodziewać takiej gry? Tak, oczywiście wróżenie z fusów, ale ja bym przypuszczał, że 24 jest realny. Oczywiście to mogą być różne klatkarze, to może być niekiedy nawet 30, ale no mam nadzieję, że nawet na konsolach będą takie opcje, chociaż w niższej rozdzielczości, na przykład 2K i 60 ramek, tak jak to jest teraz ewentualnie, jeśli mamy do wyboru, nie? Ale no fajna jest tutaj prędkość. Czuć naprawdę, że autko śmiga. No, teraz troszkę dostał. No pojeździmy sobie, bo trzeba przyznać, że jest fan z tej rozgrywki. Niby tylko dostaliśmy właśnie tutaj eksplorację i te auta, ale no sama jazda autem. Te 100 mil to już troszkę rusza, później mamy 130 chyba maksa wyciągnąłem. Aż tutaj światło oślepia. Między dwa autka, dajesz. Oj, ale będzie dzwon. Dobra, spróbujmy. O kurde, dobra, tutaj ładnie przepchnął. Pójdziemy może na tą autostradę teraz. Aż te budynki, nie? Te budynki naprawdę bardzo szczegółowe. Trzeba przyznać. No to co? Jakiś ostatni
mocny dzwon na koniec i myślę, że tyle w tym materiale, bo naprawdę świetna sprawa, jeśli chodzi o te odkształcenie. Nie widziałem jeszcze takiej fizyki, nie widziałem oczywiście takiej grafiki. O kurde, co za dzwon! Chyba już nie pojedzie. A pojedzie jeszcze. Dobra. Niezły dzwon. Natomiast takiej grafiki oczywiście, że nigdy w grach nie było w czasie rzeczywistym. A takiej fizyki, dajcie znać, jaka najlepsza fizyka w grach do tej pory wam się zdarzyła. Bo wydaje mi się, że jednak Rockstar i nawet GTA albo Red Dead Redemption jednak wiedzie tutaj prym. No zobaczmy. Chciałbym tutaj jakąś wyciągnąć ze 140 takiego dzwona. Oj, uwaga, dobra. Będzie ciężko. Jeszcze teraz na koniec. Jakiś mocny akcent. Może jakaś czołówa. Zobaczymy. O, dobra. To jest mocny akcent na koniec, ale zobaczcie, jak świetnie się odkształciło to autko. Rewelacja, no to cóż. Wielkie dzięki za oglądanie, jeśli wam się materiał podobał, zostawcie łapkę. Tutaj macie kolejny film, sprawdźcie też oczywiście to pierwsze odpalenie Matrixa, jeśli ktoś nie widział. No i przesyłajcie dalej oczywiście te materiały, jeśli się podobają. Do następnego, hej.